Na lotnisku Chopina Rafał kontynuuje kontrolę pasażera. Panie, zapraszamy do takiego pomieszczenia, będziemy musieli przejrzeć pieniądze, jakie pan przywiózł do Polski. Proszę. I proszę wziąć całą tą gotówkę tutaj. Cała gotówka, jaką pan przywiózł, już pan wyjął, tak? Tak. Dobra. Dziesięć tysięcy, tak. 12 100. 12 300. 12 408 dolarów. 530 zł. 530. Tak. To cała gotówka, jaką pan przywiózł. Dobrze, może pan schować pieniążki? W momencie skierowania do kontroli pan oświadczył, że przewozi około 10 tysięcy dolarów amerykańskich. Natomiast w trakcie przeliczenia w kabinie przeszukań została dodatkowo ujawniona kwota 2408 dolarów amerykańskich. W tym momencie sprawdzimy, czy kwota gotówki, jaką pan przewozi, mieści się w 10 tysiącach euro, których nie należałoby w tym momencie deklarować. Proszę do mnie. W momencie skierowania do kontroli spytałem pana o przewożoną ilość wartości dewizowych. Powiedział pan, że przewozi pan 10 tysięcy dolarów amerykańskich. Tak. Dlaczego wprowadził mnie pan w błąd? Kurtela. To ma na wesele. W związku z tym, że te pieniądze pan przywozi jako prezent na wesele, a tak, to są pana... 2000 moje na moje wydatki. I tak pan zrozumiał moje pytanie, tak? Tak. Dobrze. Pana plecak poproszę tu, proszę go otworzyć. I całą zawartość plecaka wyjąć tu. Co to za dokumenty? To z mojej pracy. Czym się pan zajmuje? Mam firmę sprzątającą. Właśnie przeliczyłem te dolary i złotówki, które pan przywiózł, na euro po wczorajszym kursie dnia NBP. Wyszło 10 586 euro i 87 eurocentów. Słuchaj, tu masz już przeliczone. Przekroczył pan o ponad 500 euro kwotę zwolnioną z obowiązku deklarowania, w związku z czym będzie wystawiony mandat karny. Te 10 tysięcy przywożę, to jest prezent dla moich krzesnych. Ja to rozumiem. W porządku. 10 tysięcy ma tylko swoje. Nie zwalnia to mimo wszystko pana z obowiązku zadeklarowania tych pieniędzy, tak? Każdy podróżny, który przewozi pieniądze do Polski, musi znać przepisy celne, jakie obowiązują w tym państwie. Zapraszam ze mną. Dobrze, panie. Czy to jest jakiś kodeks karny przez to? Bo ja nigdy nie byłem aresztowany, nigdy nie miałem żadnego problemu. Nie, pan posłucha, to jest wykroczenie skarbowe, żebyśmy... Nie, nie. Dopiero patrzyłem 10 tysięcy od 29, które weszły. Okej, pan posłucha. To jest wykroczenie skarbowe, czyli... Analogiczna sytuacja na przykład do przekroczenia prędkości przez pana jadąc pojazdem. Jest mandat kończący sprawę. Mandat w związku z tym, że jest pan obywatelem Rzeczpospolitej, będzie kredytowany do płatności w ciągu 7 dni poprzez stronę banku. Chciałbym poznać pana decyzję. Czy przyjmuje pan mandat? Dobrze. Proszę usiąść. Zaraz podejdę. Wie pan, ja już... Dobra. Zatrzymaliście mnie, już nie wróciłem na samolot. A o której pan miał ten samolot? 20. Każdy podróżny musi mieć na uwadze, że w przypadku, kiedy zostanie zatrzymany do kontroli celnej, ten czas w związku z naszymi czynnościami może wydłużać jego pobyt na przejściu granicznym. Panie, poproszę, oddaję pana paszport i z mojej strony to wszystko. Jeżeli chodzi teraz o pana bilet, bo pan miał kolejny lot, o której? O godzinie 14:20, tak? Prawdopodobnie pan już nie zdążył na ten samolot. Na górze w kasie biletowej będzie pan mógł zmienić ten bilet z godziny 14:20 na późniejszą. Za niezgłoszenie gotówki o wartości ponad 10 tysięcy euro podróżny został ukarany mandatem w wysokości 800 zł.